Witajcie bardzo serdecznie, witam was w kolejnym odcinku Civil War, a tak naprawdę w Grand Tactical Civil War, wojna secesyjna, gramy konfederacją i walczymy w wojnie domowej, która wybuchła w 1861 roku. Gramy południem, może tak będzie bardziej oczywiste. Jesteśmy już w sierpniu 1861 roku, jesteśmy po kilku bitwach, natomiast idziemy, realizujemy nasze cele, jakim jest tutaj podporządkowanie czy przywrócenie Konfederacji stanu Connecticut oraz idziemy, aby tutaj pobić armię Ohio, która jest mocno osłabiona w bitwie i przywrócenie panowania nad Cumberland, więc uda się, tym bardziej, że realizujemy jeszcze plany zajęcia tutaj cypla w rejonie Columbus z miejscowością, jak się uda, Cair. Wszystko przed nami, zobaczymy, jak się będzie ta bitwa układała. Pierwsza, jaka bitwa nas czeka, to może się uda, zobaczymy, odpalamy i jedziemy z tą bitwą. Chcemy zdobyć stolicę, mam nadzieję, Connecticut, aby ją, że tak powiem, przywrócić. I mamy bitwę, armia Tennessee, armia Kentucky. Mamy niewielką przewagę w żołnierzach, naprawdę niewielką. Natomiast zdobycie stolicy byłoby naprawdę świetnym uwieńczeniem naszej ofensywy w Kentucky. Przeciwnik okopał się w mieście, przeciwnik czeka na nas. Musimy tutaj... O właśnie. Myślę, że możemy spokojnie tutaj już rozpocząć. Musimy. Ustawmy na razie armię tutaj. Dobra, pierwsza dywizja już idzie. Generała Stevensona. Chociaż ją bym wolał, żeby ona się przemieściła w tym miejscu. O, może tak. Niech przechodzi brodem. Brygada Reynoldsa. O, i ta dywizja. Ona chyba ma na wyposażenie Mississippi. Niech idzie tu. Dobra, prowadzimy ostrzał, panowie. Wy macie tu iść. Dobra, mamy położone, ułożyliśmy. Jak ze stratami? Dwóch rannych. Pięciu. Zero. Dobra. Czterech. Myślę, że trzy baterie dadzą rady. Panowie, idziecie tak. Nie. Idźcie, panowie, bo ja potrzebuję, żebyście się nam tu położyli. Dobra, teraz tak, wy pójdziecie tu, na nasyp kolejowy, forsujecie rzekę, strumyk, potok, nie ma znaczenia, gdzie jest kawaleria, kawaleria tu. Tu. Wiecie co? Jeden pułk zostawię tu.
Bo on musi mi tutaj zabezpieczyć, jakby chcieli uciekać. Dobra, połóżcie się na ziemi. Czterech, 22. Nie jest źle. Bałem się, że może będzie gorzej. Gorzej z tym, bo tu mamy dwa pułki. Musimy to dobrze rozegrać. Ale mam plan na to, żeby go dobrze rozegrać. Jak kawaleria? Kawaleria wchodzi na tyły. Ustawcie się tu. Słuchajcie, nic... Położycie się tu na miejscu, położycie się. Połóżcie się. Halo, 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 halo. Połóżcie się, panowie. Połóżcie się. Dobra, pomóż im. Naszą. Stop. Kurde. Poszli na bagnety, a ja nie chciałem na bagnety. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dwie brygady nam się rozbiły. Musimy tutaj naszego przeciwnika dobić. O panowie.
Marcin. Połóżcie się. Brakuje amunicji. Panowie, ale... Kurde, no... Nie możecie też tak... działać. Tu mamy was zamknąć. Tu mamy was zamknąć. Dobra, panowie, idziecie. Dobra. Musimy rozbić to, drugą brygadę. No i przywitał nas już ogień. Połóżcie się. I połóżcie się. Ale byście się mieli położyć. Tak jest. Teraz wy się położycie. Jak to pięknie wygląda. Jedenaście ładunków, jeszcze 11 salw, 9 salw. Kawalerię. O, oni tędy tutaj nie przejdą. No to super. Zatrzymać ich. Kawaleria pękła. Jeszcze nie pękła. Ale zaraz pęknie. Dobra, panowie, blokujecie przejście. Jak to wygląda? Druga brygada się poddaje. Panowie, nie możecie ich wypuścić. Wycofują się. Nie dać im uciec.
mamy już porządne braki w amunicji. Tak jest, przeciwnik się wycofuje. ...37 minut. Nie możecie ich wypuścić, panowie. Problem z amunicją. Panowie. Co się stało z moją kawalerią, to nie wiem. Ale się wycofały. 22 minuty. Dobra, przypnijmy to na dwójkę. Dobijmy ten pułk kawalerii. No już myślę, że już dawno się powinien. Dobra. Koniec amunicji. Znaczy nie koniec, mało. Mało, wszędzie mało amunicji już. 4 minutki teoretycznie w grze. Natomiast za chwilkę będzie po bitwie. Będziemy wiedzieć, jakie straty ponieśliśmy i jakie straty zadaliśmy armii Kentucky, armii północnej, północnych Stanów. No, zaczarowani z tego, co widzę. No i mamy
Słuchajcie, straciliśmy 1188 żołnierzy, a i kawalerii oczywiście jedno działo, natomiast łącznie 1373 żołnierzy. Przeciwnik 2960. Mamy zwycięstwo. Słuchajcie, no i mamy list do generała, do prezydenta, przepraszam, Davisa, który mówi, że wygraliśmy bitwę pod Louisville. 2960 żołnierzy Unii, 378 zabitych, 761 dostało się do niewoli. My straciliśmy 176 zabitych, 235 zaginionych. Zdobyliśmy 1765 strzelb, karabinów oraz 3 działa, więc mamy sukces. Bardzo mnie to cieszy, bo nagrodą jest stolica Kentucky i to będzie nasz cel. Oni się stąd wycofają. Natomiast za chwilkę będziemy mieć drugą bitwę, bo my tutaj idziemy do Cumberland. Zobaczymy. No, zdobycie Louisville będzie dużym sukcesem. No to jedziemy z Coxem. Mamy problem już z zaopatrzeniem, jak widzicie. Problem z amunicją. 82% zaopatrzenia. Przeciwnik poniósł klęskę. Zajmujemy miasto. Armia Kentucky została wzmocniona, jak widzicie już. Znaczy nie, przepraszam, poniosła straty, więc tutaj nic z tego nie będzie. A my idziemy do Louisville i jak widzicie zdobywamy. Natomiast nas czeka druga bitwa. Idziemy. Mamy armię Ohio, osłabioną, ona miała jakieś 20 tysięcy, część żołnierzy przeszła do innych formacji. Można przerzucać tutaj pomiędzy formacjami, sam już teraz też już to zaczynam robić. Oczywiście to trwa też troszeczkę czasu. I tutaj fajnie widać, jak idzie zaopatrzenie, z jakich punktów idzie zaopatrzenie dla armii. To ma duże znaczenie, jak zobaczycie, proszę bardzo, my mamy zaopatrzenie z tego punktu, ale jest ono słabiutkie, musimy zdobyć Louisville, pewnie za chwilkę zdobędziemy, armia Kentucky się wycofuje. A my zdobywamy Louisville i mamy tutaj naszą drugą armię. Jak widzicie, wzmacniam ją. To jest to, co wam przed chwilką powiedziałem. Przerzuciłem dywizję Holmesa dowódca piechoty. Ukończył West Point. Weteran. Pułkownik, więc doświadczony. Za ile? Za 3 dni, więc za 3 dni ruszymy. I będziemy tutaj atakować armię Ohio, która już poniosła straty. Będziemy starać się ją dopaść. Proszę bardzo, armia generała Bodyguarda doleciała na miejsce. Skąd ma zaopatrzenie? 4 punktów. Bardzo ładnie. Jak tam nasza armia? Idzie. Idziemy jako zdobywcy. Idą. Idą chłopcy. No to idziemy do walki. Słuchajcie, idziemy do walki. Pewnie rozegra się... Druga bitwa rozegra się następnego dnia, bo nim my dotrzemy do przeciwnika. To będzie już godzina 20, więc czeka nas pewnie następnego dnia bitwa.
No i tak. Czy będziemy mieć drugą armię? Nie, mamy tylko jedną armię, słuchajcie, jedną armię. Trudno. Będziemy atakować z tej strony. No zobaczymy. 24 do 1. Super. Uciszyć ją, uciszyć tą baterię. Panowie. Super. Wycofać ją. Mamy ruch. Przeciwnik przerzuca siły. No dobrze, bo my też przerzucimy teraz nasze siły. Połóżcie się na ziemi. Bardzo ładnie. Właśnie o to mi chodziło, żeby oni się tu skupili. Zaatakujcie go. Połóżcie się na ziemi. Dobra. Tą baterię byśmy tu uciszyli. Uciszyć tą baterię. Bardzo mi się to podoba. Połóżcie się panowie na ziemi. Kawaleria. Świetnie, o to mi chodziło. Dotrzymacie? Otóż to.
panowie, wycofcie się do tyłu. Dobra. Idziecie. Połóżcie się na ziemi. Jak tam nasza artyleria? Daje rady? Myślę, że daje rady. Panowie, zajmijcie się tą artylerią. Czemu byście się nie położyli? Bitwa krwawa. Ale myślę, że jesteśmy w stanie te dwa pułki jeszcze rozbić. Mamy tutaj bardzo ładnie. Połóżcie się na ziemi. Się położyć też na ziemi. Dobra, rozbili nam jeden pułk, ale to jest gdzieś, słuchajcie. Armia się wycofuje. Dobić, 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 panowie. Dajcie im odskoczyć. Bateria Blake'a się nam poddała. Chociaż nie. Już myślałem, że nam się poddała, ale nam się nie poddała.
Ojej, ojej, ojej. No, porozbijaliśmy wszystko, co mogliśmy. I koniec bitwy. Mieliśmy bardzo porównywalne siły, naprawdę bardzo. No i koniec. No i słuchajcie. Mieliśmy 11 tysięcy na 10 tysięcy, nawet miałem mniejsze. Natomiast on stracił 1712 żołnierzy, ja 1126. Więc teoretycznie mamy podobne straty, tym bardziej, że ja atakowałem. Wiktoria pod Cumberland. Zdobyliśmy 977 pistoletów, strzelb, karabinów, 11 dział. 282 poszło do niewoli, do moich obozów, więc nie jest źle. Mamy kolejne zwycięstwo. Szkoda, że... Dobra, idziesz tu. Natomiast ty będziesz zdobywał Cumberland. Nie, 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 nie. Dobra, słuchajcie. Dwie bitwy, dwa zwycięstwa, zdobyta Louisville. Kentucky prawdopodobnie będzie nasze, natomiast poczekam, aż zdobędziemy, że tak powiem, do końca Louisville i będziemy realizować naszą kolejną operację. Za ile? Za jeden dzień wzmocnimy tutaj armię. No i będziemy działać. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!